Czy właśnie stoisz przed wyzwaniem wyremontowania mieszkania w kamienicy? A może marzysz o zakupie takiej przestrzeni, ale obawiasz się, że remont może być zbyt dużym wyzwaniem? Te wiekowe wnętrza rzeczywiście potrafią skrywać liczne trudności i właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak wygląda ten proces z perspektywy architektki wnętrz Moniki Sałaty, która podjęła się gruntownej odnowy swojego kamienicznego mieszkania. Witaj! Po tej stronie mikrofonu Kasia Szyc, twórczyni marki Perler Design, czyli firmy specjalizującej się w ręcznie robionych meblach o rzeźbiarskich formach. Wszystkie nasze obiekty tworzone są przez polskich artystów. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Monikę Sałatę, architektkę wnętrz, która już w dzieciństwie wiedziała, że chce kształtować otaczającą nas przestrzeń. Z artystycznymi genami we krwi, ponieważ jej mama jest malarką, a tato stolarzem, Monika naturalnie skierowała swoje życie ku designowi. Od razu po studiach zdecydowała się na odważny krok i założyła własną pracownię architektury wnętrz w Szczecinie, ale jej ambicje sięgają dalej. Planuje otworzyć drugą filię w Krakowie. Monika specjalizuje się w projektowaniu zarówno wnętrz prywatnych, jak i użytkowych, z szczególnym naciskiem na przestrzenie beauty, które stało się niejako jej znakiem rozpoznawczym. Jej projekty, zwłaszcza te realizowane w nadmorskich apartamentach i salonach beauty, zyskały uznanie w całej Polsce. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Moniką Sałatą, w której porozmawiamy o jej przygodach i wyzwaniach związanych właśnie z renowacją jej kamienicznego mieszkania. Cześć Moniko! Cześć kochana! Dzięki, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy na temat wyzwań i niespodzianek w twoim prywatnym mieszkaniu kamienicznym i na temat tego, jakie lekcje wyciągnęłaś z tych twoich doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo interesujące nie tylko dla architektów, ale również dla osób, które mierzą się aktualnie z wyzwaniami kamienicznymi. I powiedz mi, co w ogóle sprawiło, że ty się na takie kamieniczne mieszkanie porwałaś, bo to jest ogromne wyzwanie. Wszyscy wiemy, że za murami kamienicznymi kryje się wiele niespodzianek. I co ciebie do tej kamienicy przekonało? Kasiu, ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla wszystkich naszych słuchaczy niezwykle interesująca. A odpowiadając na twoje pytania, byłam na takim etapie w życiu prywatnym, że akurat mogłam sobie pozwolić na to, żeby szukać mieszkania, ale z racji tego, że wykonuję taki, a nie inny zawód, ja bardzo dobrze wiedziałam, że to mieszkanie nie może być nawet w jakimś stopniu przyjemnie urządzone, bo ja takie wywrócę do góry nogami. Także szukałam mieszkania w kamienicy ze względu na to, że mogłabym zrobić coś totalnie od początku. Poza tym mam ogromną słabość do tych przestrzeni i od zawsze tak było, że one mnie totalnie fascynowały. Moja praca licencjacka też oparta była na łączeniu tematyki starego z nowym, więc gdzieś ten temat totalnie się obracał przez lata w mojej przestrzeni. Mam też mnóstwo znajomych, którzy tak samo doceniają ten aspekt, więc dosłownie nieraz spacerowaliśmy sobie po Szczecinie, oglądając te przestrzenie, a że mamy naprawdę fantastyczne kamienice, to gdzieś ten sentyment był i po prostu kierunek kamienica był u mnie od samego początku bardzo mocno określony. Ale pamiętam, że jeszcze przed naszą podcastową rozmową wspominałaś o tym, że przed tym swoim kamienicznym mieszkaniem raczej głównie koncentrowałaś się na mieszkaniach deweloperskich, prawda? Dobrze kojarzę, że to były twoje główne projekty. Tak, natomiast wynikało to po prostu z relacji klientów, którzy akurat zgłaszali się do mnie z tym tematem, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie prowadziłam bardzo dużą budowę usytuowaną w Dziwnowie, gdzie zrealizowaliśmy około 100 apartamentów i to były mieszkania usytuowane w nowoczesnej stylistyce, w nowoczesnej bryle i to był stan deweloperski i tam przez 4 lata realizowałam ten projekt i faktycznie. Jednak gdybym miała się tak jakby docelowo skupić na tym, to wynikało to z potrzeby klientów, którzy zgłaszali się do mnie w danym momencie. Czyli na pewno w momencie, w którym zdecydowałaś się na ten swój projekt kamieniczny, zauważyłaś wiele różnic pomiędzy tym, jak się prowadzi ten projekt w mieszkaniach deweloperskich, a właśnie w kamienicy. Czy mogłabyś troszkę poopowiadać totalnie o tym, czy to się mocno różniło?
Kasiu, no to tak, no zdecydowanie to jest w ogóle, to jest inna przestrzeń. Wchodząc do tych, które są w stanie deweloperskim, no to umówmy się, to są prostsze wnętrza. To są zawsze przestrzenie, które mam nadzieję, deweloperzy stawiają sobie jako cel główny, żeby one faktycznie były proste, żeby tam się zgadzały wszystkie kąty, piony, aby instalacja jest nowa zawsze. Natomiast wnętrze kamieniczne to jest w ogóle totalnie inny wymiar odczuwania przestrzeni. Tam jest niespodzianka za niespodzianką. Tam nie wiemy dokładnie, co jest w środku. Tam trzeba po prostu dosłownie odkopać się w tej przestrzeni, poznać ją, dotknąć, zgłębić się w niej, pochylić się ku niej. I ja uważam, że w tym tkwi całe piękno tych kamienic i tych przestrzeni, które są dotknięte historią, taką starą duszą, bo tam gdzieś zawsze ja to czuję. Mhm. Także tutaj nawet, wiesz, pod względem takim instalacyjnym, no to tam jest mnóstwo niespodzianek. Tam pomimo tego, że ktoś może nam powiedzieć, że tak było, albo że możemy, nie wiem, iść do archiwum zabytków i sprawdzić, jaka dokumentacja jest zawarta dotycząca tak jakby danej tej przestrzeni usytuowanej w konkretnej kamienicy, bo czasami te rzuty faktycznie gdzieś są do zdobycia, no to mimo wszystko tam jest po prostu niespodzianka za niespodzianką. Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest nieokreślona precyzyjnie przestrzeń. Ale to też jest jej atut i to też jest absolutnie coś, co ja doceniam. Wiadomo, że to przysparza czasami większych problemów takich pod względem stricte wykończenia, no ale wiesz, do odważnych świat należy. To prawda, mówisz o niespodziance za niespodzianką. No to może trochę pogadamy o tych niespodziankach i wiesz, z takich moich poprzednich podcastowych rozmów, choćby z pierwszego odcinka z Kasią, no ona dużo wspominała o tym, jak w ogóle przyglądać się tej tkance przed zakupem kamienicznego mieszkania. No i z tego, co pamiętam, prócz instalacji, o których wspominałaś, jest masa innych wyzwań. No i tak, może sobie zaczniemy od tego, od takiego łagodnego tematu. Czy w twoim kamienicznym mieszkaniu były jakieś, wiesz, takie oryginalne, piękne, kamieniczne elementy w stylu sztukaterie, jakieś stare podłogi, drewniane okna? No i jeżeli tak, to czy one wymagały tej renowacji, takiej od zera, a w związku z tym współpracy z na przykład konserwatorem zabytków, czy jakimiś specjalistycznymi rzemieślnikami? Generalnie niestety akurat w tym mieszkaniu nie miałam zachowanej sztukaterii. Rozmawiając z poprzednim właścicielem mieszkania, okazało się, że gdzieś te elementy w trakcie mieszkania inwestorki zostały usunięte. Natomiast ja pieczołowicie starałam się, aby to nawiązywało do charakteru, który miały wcześniej. Więc pierwsze co, to faktycznie poszłam do archiwum zabytków usytuowanego tutaj u nas w Szczecinie. Zaglądałam w rzuty, które były oznaczone rokiem 1901, jak dobrze pamiętam. I to były jeszcze po niemieckie rzuty, odręczne, przepiękne, wiesz, pachnące w ogóle tymi czasami. No to po prostu coś niesamowitego trzymać w ręku taki dokument. Więc starałam się, miałam tę możliwość, aby skopiować te dokumenty. Mogłam, wszystko to oczywiście było za zgodą, absolutnie, mogłam zobaczyć mniej więcej, jakie były podziały na przykład stolarki okiennej, która de facto, pomimo że była aktualnie plastikiem PCV, ja mając zaplecze stolarskie, i tu się trochę pochwalę, właśnie w postaci mojego taty, który po prostu się tym zajmuje, więc produkuje okna i drzwi, ja miałam tę sposobność, żeby wszystko sobie wróciło do stanu początkowego, a więc aktualnie mam okna, które są drewniane, drzwi przepiękne, wewnętrzne, które też są drewniane, zewnętrzne również. Także no... Cudownie. Powiem tak, bardzo się cieszę, że miałam tę sposobność, bo tata nie wyobrażał sobie, żebym w przepięknej kamienicy miała okna PCV, więc tutaj wszystko naprawdę wracało do tego, jak to wyglądało wcześniej. Także to jest akurat tutaj plus. No i a propos tego, co pytasz, czy
tak jakby ta współpraca z podwykonawcami, no to wydaje mi się, że ja trafić nie mogłam lepiej niż na to, że musiałam w jakiś stopniu współpracować z własnym tatą. Tak jakby tutaj po prostu absolutnie on wspierał mnie w każdej decyzji, wiedział, że jest to dla swojej córki. Także byłam tutaj traktowana totalnie wyjątkowo, z czego się absolutnie cieszę. Natomiast tak, żeby była jasność, ja też z tatą realizuję inne zlecenia, które wykonujemy w kamienicy i na przykład aktualnie też prowadzę projekt w jednej ze szczecińskich kamienic, w której tata wykonywał łukowe zwieńczenie każdych drzwi wewnętrznych, co było dla niego też wyzwaniem, no ale wyszły przepięknie. Niedługo będę też robić sesję zdjęciową, także na pewno ci się pochwalę. Fantastycznie. I na sam koniec naszej rozmowy jeszcze ciebie poproszę, żebyś ty dała jakieś info, gdzie można te twoje mieszkanie obejrzeć, bo podejrzewam, że gdzieś jakaś sesja jest i z chęcią odeślę tam naszych słuchaczy, także wrócę do tego. Absolutnie. Bardzo będzie mi miło. Super. Dziękuję. Cieszę się. Słuchaj, powiedziałyśmy sobie już trochę o tych starych elementach, które zostałaś. Rozumiem, że podłogi tutaj nie stanowiły wyzwania. Czy w ogóle je zupełnie wymieniłaś? Podłoga znajdowała się tylko w jednym pomieszczeniu, natomiast ona była w takim stanie, że to i tak absolutnie mi w niczym nie pomogło i po prostu musiałam położyć nową drewnianą podłogę, ale co się zachowało przy tym wszystkim, że jak chodzę, a konstrukcja no, jest jaka jest w kamienicach, ja po prostu to wszystko pracuje. Ja słyszę każdy, wiesz, każdy dźwięk tego, co się dzieje pod moją posadzką i w jakimś stopniu na początku mi to przeszkadzało, a później stwierdziłam, że to jest totalnie urokliwe, bo ja wiem, w którym miejscu mam nacisnąć stopą, aby usłyszeć ten dźwięk, dosłownie. Także plusy i minusy konstrukcji kamienicznych. O tak. A słuchaj, ty masz podłogę litą, drewnianą, czy masz trójwarstwową, warstwową? Jak to jest u ciebie? Wiesz co, mam litę drewno, tak. Litę drewno, no to stąd to pracowanie. No tak, to jest tego urok. A jak to było z układem funkcjonalnym? No bo często w mieszkaniach kamienicznych jest ten układ anfiladowy, ten przejściowy, nie? Pokój przez pokój przez pokój. Czy u ciebie było podobnie? A jeżeli tak, to co z tym fantem zrobiłaś? Kasiu, słuchaj, ja potrzebowałam chyba w tamtym momencie totalnego oświecenia, które zafundował mi mój kolega. Wiadomo, że na samym początku dokonując demontażu wszystkich rzeczy, które tutaj się znajdowały, ja już po prostu, wiesz, myślałam funkcją. Tak tylko jeszcze wspomnę w międzyczasie, że praca nad własnym mieszkaniem to nie jest nic prostego. I jeżeli kiedykolwiek, ja po części wtedy rozumiem klientów, którzy się zgłaszają do nas, bo projektując sobie, ja naprawdę po prostu przebrnęłam przez taką długą drogę i w jakimś stopniu taką jednocześnie cieszącą mnie, ale też przysparzającą, wiesz, wiele nieprzespanych nocy, bo to się starasz zrobić dla siebie możliwie najlepiej. Zawsze chcesz, żeby to po prostu, no bo wiesz, że robisz sobie i tak jakby ta poprzeczka jest totalnie zawyżona. Wiesz, że wszystkie oczy na ciebie patrzą, nie? Twoi goście przychodzą, jesteś architektem wnętrz. Dokładnie i że to świadczy o mnie. Rozumiem doskonale tę presję. Absolutnie. Tak, więc a propos samego układu, ja go zmieniłam funkcjonalnie. Mam faktycznie przejście z salonu aktualnie przez jadalnię do sypialni. Natomiast fakt tego całkowicie zaakceptowałam, ale zrobiłam jeden prosty zabieg z pokoju, w którym na samym początku była osadzona kuchnia. Ja po prostu tam sobie zamieniłam kuchnię z pokojem przejściowym, który jest u mnie aktualnie przepiękną jadalnią połączoną z kuchnią i myślę, że to był taki game changer w tym wszystkim. Strasznie się bałam na początku tego, tylko że to też było wiele lat temu i pamiętam, że targały mną różne faktycznie emocje, natomiast któregoś wieczoru przyszli do nas znajomi i tak wspólnymi siłami kolega stwierdził, że no dlaczego by tego nie zamienić. Ja mówię, kurczę, no raczej możemy tak zrobić, ale wiesz, ja na tym etapie byłam tak bardzo ostrożna w swoich decyzjach, to było też już kilka lat temu, więc ja pamiętam, że naprawdę ja każdą decyzję roztrząsałam na czynniki pierwsze. Teraz jestem znacznie bardziej odważna w tych decyzjach i znacznie szybsza. A tam nie dość, że jakieś zewnętrzne ciśnienie na to, że jednak wykonujesz to dla siebie, a dwa, że no też po prostu inne doświadczenie na danym etapie po prostu mojej pracy architekta wnętrz, więc ja też widzę ten progres. Fajnie, że to wszystko, cieszę się wręcz, wiesz, że to się wszystko wydarzyło na tle tak jakby mojego miejsca, mojej przestrzeni, która przez lata ze mną pracuje, która widzę, jak oddziaływuje na mnie, jakie emocje to mieszkanie zbierało w trakcie poszczególnych wydarzeń prywatnych u mnie, czy zawodowych, a ono
no wiesz, to też jest taka transformacja ciebie i tego mieszkania. To jest, no to jest proces. Tak bym to ujęła. Więc tutaj no, mocny chwyt zamiany tych dwóch pomieszczeń i znaczne poszerzenie łazienki, która jest wąska i długa i w której poprzednia inwestorka, właścicielka miała jeszcze takie pomieszczenie gospodarcze, taką komórkę. Ja ją po prostu wyburzyłam i zrobiłam sobie większą łazienkę, zyskując wówczas przestrzeń na to, żeby usytuować w mojej łazience zarówno wannę, jak i prysznic, który jest bardzo duży. Także proste zabiegi, ale sprawdziły się. Czyli pod kątem układu funkcjonalnego to były jedyne wyburzenia, na jakie się zdecydowałaś? Właśnie między komóreczką a łazienką, natomiast cała reszta to było przeprogramowanie swojego myślenia o zastosowaniu danego wnętrza. Tak, natomiast wiesz, ja tę funkcję też dostosowywałam do siebie i do swoich potrzeb wtedy, tak? Tutaj tak jakby były wcześniej inny schemat układu rodziny, więc ta funkcja była dostosowana do mnie i do tego, na jakim etapie życia ja byłam. Mogę też wspomnieć o tym, że absolutnie możesz sobie, Kasia, wyobrazić, że po prostu ta przestrzeń holu na przykład u mnie była obita całkowicie błazerią. Ten hol był taki, wiesz, totalnie ciemny, pawlacze. Także my naprawdę robiliśmy tutaj taki porządny demontaż, taki naprawdę porządny, porządny. To było co prawda mieszkanie, w którym osoby funkcjonowały wcześniej, no ale tak jak powiedziałam, z racji zawodu i mojego wypaczenia zawodowego ja nie wyobrażałam sobie nie zrobić wszystkiego po swojemu. No po prostu. Ja wiedziałam, że ja tam muszę dać całą siebie tak, jak to czuję, tak jak to powinno być na tym etapie. Doskonale cię rozumiem. Też myśląc o kamienicznym mieszkaniu, zawsze patrzyłam wyłącznie na mieszkania, które można totalnie zdemolować. W sensie, że są już w tak złym stanie. Tak. Wyglądają tak źle, że to po prostu trzeba przeorać zupełnie, nie? Tak. To całkowicie potwierdzam. Tak. No dobra, ściany mamy, układ funkcjonalny mamy, a jak to było z instalacjami? No bo one też się troszkę łączą i wiążą z tymi zmianami, nie? Pomieszczeń i wyburzeniem ścian. Mhm. Czy tutaj pojawiły ci się jakieś problemy? Nie wiem, z elektryką, hydrauliką, wentylacją, czy tutaj jakieś problemy napotkałaś? Nie, tak jakby krótko. Problemów nie było, natomiast robiłam wszystkie instalacje od samego początku, tak? Zatrudniłam firmę, która przygotowała profesjonalny projekt pod względem wymiany pieca, bo jest tutaj ogrzewanie gazowe. Mhm. Całą elektrykę wymieniliśmy tak, abym czuła się też tutaj bezpiecznie w tej przestrzeni. Poza tym to też było akurat wymagane, bo ona już nie była w takim super świetnym stanie, a ja wiedząc, że będę tutaj mieszkać na pewno przez kilka lat, chciałam zadbać o to, żeby się czuć tutaj totalnie swobodnie. Także tutaj raczej bezproblemowo. Miałam pomocne osoby, które mi w tym pomogły przebrnąć przez wszelkie formalności, zgłoszenie wszystkiego do odpowiednich organów, także tutaj wszystko okej i należycie, tak jak to powinno być, bez niespodzianek. No to brawo, ale tak jak mówisz, to wszystko przeorałaś w pewnym sensie i zmieniłaś. No tak, zdecydowanie. I to mówimy o wszystkich instalacjach, nie tylko elektryce, ale też na przykład kanalizacyjnych kwestiach. Tam wszystko było od zera. No bo są osoby, które liczą na to, że te elementy, które są aktualnie w kamienicy, będą mogli zachować, tak? No bo wiadomo, że to są duże koszta. Tak, tutaj były wymieniane też wcześniej piony, także no to było znacznie dużym ułatwieniem, więc tutaj nie musiałam się o to martwić. Ale tak jak mówię, no miałam bardzo dobre wsparcie osób zewnętrznych, z którymi współpracowałam na danym etapie, także no za każdym razem to jest jakiś stres, no ale tak jak mówię, podkreślam, jest to proces, a że tutaj akurat w tym wypadku wyszło wszystko w porządku i to tym bardziej się cieszyłam. No wspominasz tutaj o specjalistach i wsparciu generalnie, które dostałaś od osób, które, nie wiem, specjalizują się w różnych materiach, ale to dotyczyło stricte okien, drzwi i instalacji. Ale wiadomo, że mieszkanie to jest coś znacznie więcej niż te elementy, prawda? To są ściany, to są podłogi, to są jakieś detale, dekory i tak dalej. Czy tutaj, na tym etapie miałaś jakieś wyzwania w związku ze znalezieniem specjalistów?
No i czy później ich praca Ciebie satysfakcjonowała? Czy pojawiały się tu jakieś komplikacje? Kasia, ja mam tak, że staram się od samego początku prowadzenia swojej pracowni otaczać się osobami, moimi podwykonawcami, którzy mają takie samo podejście do życia i do pracy jak ja, a więc miałam wypracowaną tę bazę na przykład osób, z którymi współpracuję pod względem podłóg czy stolarzy, więc po prostu skorzystałam z osób, które są mi bliskie i które wiem, że są sprawdzone, bo wcześniej realizowaliśmy projekty i wiedziałam, że mogę liczyć na ich profesjonalizm i wsparcie, więc naprawdę nie przechwalając się tutaj absolutnie, zarówno podłoga, czy wszystkie zabudowy stałe, które robiłam wraz ze stolarzami, to są osoby, z którymi współpracuję na co dzień, profesjonalne, osoby, które polecam do dziś moim klientom. Realizujemy wspólnie inne projekty. Także no tutaj też okej, mogę wszystko powiedzieć. Wiesz, bardziej to chyba mogę podeprzeć tym, że część rzeczy na przykład mam z drugiej ręki, tak? A więc mam na przykład krzesła, które są z drewna, natomiast gdzieś pamiętam, że je wyszukiwałam po prostu na jakichś click targach, na stronach poświęconych takiej tematyce vintage. Mam komodę, która jest z jakiegoś brytyjskiej manufaktury. Jest przepiękna, mam jakąś inną komodę, która się też znajduje w holu u mnie i to są starocie, to są rzeczy, które ja albo kupiłam na etapie odrestaurowania, albo nawet sama je odrestaurowywałam, bo mam taką w kuchni starą szklaną witrynę lekarską, którą gdzieś tam próbowałam odrestaurowywać. Tak, dokładnie. Także tu jest wiele elementów, które naprawdę mają swoją historię i wiadomo, że tam gdzieś czasami, wiesz, zawodziła logistyka, że coś nie było na czas, no ale umówmy się, no taki jest nasz zawód. Ja wiem, że projektowanie wnętrz to nie jest piekarnia i to się dzieje. To jest tak jakby żywy organizm, na którym ja pracuję i te mieszkanie myślę, że było no, świetnym dowodem na to, że tak jest, żeby każdy miał świadomość tego, że budowa to nie jest wszystko idealne i piękne i jest na czas i tak jak sobie tego zażyczymy. No wiesz, były momenty, pewnie też, bo to mieszkanie już było realizowane kilka lat temu, że coś mnie totalnie stresowało, no ale zawsze próbowałam się, tak jak mówię, opierać na bazie profesjonalistów, z którymi współpracuję na co dzień. Także tutaj miałam bardzo dobre wsparcie osób, z którymi działam na bieżąco. No właśnie, to jest duże ułatwienie w przypadku architektów wnętrz, że oni już mają swoją siatkę znajomości, specjalistów, tak, którzy się sprawdzili podczas lat współpracy, nie? Bo to jest coś, czego laik, ktoś, kto dopiero zaczyna tą swoją, nie wiem, działalność architekta wnętrz lub w ogóle po raz pierwszy się urządza, no niestety nie ma. No i liczy tutaj na jakieś polecajki, a wiadomo, że różnie z tym bywa. Tak, Kasia, ale to wiesz co, teraz po latach, jak sobie o tym pomyślę, to taka rada, żeby o to wszystko pytać, zabiegać. Ja pamiętam, że na tym etapie początkowym, jeżeli tak już trochę wejdziemy na ten temat tego, że ktoś sobie zaczyna wypracowywać taką siatkę kontaktów, to po prostu trzeba naprawdę być w tym wszystkim odważnym. Nawet jeżeli się charakterologicznie jest taką cichą i spokojną osobą, to zawodowo po prostu trzeba iść, pytać, wchodzić, jak nie drzwiami, to oknem. Taka moja rada. Ale to może jeszcze gdzieś też przejdziemy tematycznie później do innych kwestii. Trzeba być, naprawdę trzeba walczyć o swoje. O. Ale masz tu na myśli zarówno nawiązywanie kontaktu, czyli ktoś cię zbywa, ktoś po prostu nie odpisuje na maila albo nie odzwania, to masz tutaj na myśli, że tutaj cisnąć, tak? To o tym mówisz. Tak, no ale są wiadomo też jakieś granice, tak? To nie, no wiesz, czasami może być ktoś tak, że na początku swojej drogi po prostu stresują go takie spotkania, nie wiem, z przedstawicielami, z jakimiś dużymi firmami. No każdy może mieć charakterologicznie inne podejście do tej sprawy. Ja wiem, bo ja też uważam siebie za osobę nieśmiałą, albo przynajmniej na pewno nią byłam. Dlatego uważam, że tutaj tak jakby nie ma, że pracownia jest mniejsza, większa. Po prostu trzeba działać i robić swoje. Rozumiem. Absolutnie. Czy jeszcze jakieś wyzwania, trudności pojawiły się w trakcie tego projektu, o których nie rozmawiałyśmy przed sekundą? Wiesz co, tak się zastanawiam. A na pewno problematyczne było usytuowanie całego pieca. I ja bardzo upierałam się na tym, żeby on
nie był na widoku. I o ile model, który zakupiłam, faktycznie pozwolił na to, żeby był on w zabudowie przy odpowiedniej wentylacji oczywiście, to chciałam, żeby on był w łazience i naprawdę musiałam się bardzo mocno skoncentrować pod względem aranżacji tej łazienki, aby mi się to tam wszystko spięło, ponieważ wymyśliłam sobie bardzo dużo funkcji, a mianowicie chciałam połączyć zarówno mieć prysznic, jak i wannę. Wiadomo, umywalka, toaleta. No i jeszcze ten nieszczęsny piec. Pamiętam, że on mi tam spędzał sen z powiek, bo zastanawiałam się, czy zrobić go właśnie w przestrzeni łazienkowej, czy prościej będzie w kuchni. No ale stanęło na tym, że udało się wszystko to zrobić. Natomiast było to dla mnie faktycznie stresującym aspektem. Okej. Okay. Troszkę na początku o tym wspominałyśmy. W zasadzie ty mówiłaś o tym, że widzisz wyraźne różnice między projektowaniem mieszkań w kamienicach a mieszkań deweloperskich, ale ty tak naprawdę aktualnie na co dzień zajmujesz się bardzo mocno branżą beauty, a w zasadzie projektujesz, tworzysz wnętrza właśnie dla osób z tej branży. I czy mogłabyś powiedzieć, jakie tu są różnice właśnie pomiędzy projektowaniem takich mieszkań prywatnych, a tych mieszkań takich komercyjnych? To jest w ogóle, uważam, inny dział. Mhm. Przede wszystkim taka podstawowa, tak, bo to jest taka podstawowa różnica nawet mentalna dla samego architekta wnętrz. Polega na tym, że przestrzenie, które projektuję dla osób prywatnych, czy to są kamienice, czy to są mieszkania deweloperskie, one są skierowane dla osób, które mają przeważnie w tych przestrzeniach mieszkać, a więc wracają po intensywnym dniu pracy do mieszkań, domów, apartamentów, które mają pomóc im się wyciszyć. Więc z automatu, w zależności od oczekiwań klienta, te przestrzenie są dostosowywane bezpośrednio do tych osób. Czy one są neutralne, czy bardziej odważne, to też zależy od rodzaju klienta. Natomiast przestrzenie użytkowe, w tym salony beauty, one totalnie mają inną funkcję. One mają wręcz w tym dobrym słowa znaczeniu krzyczeć do kolejnych odbiorców. One swoim wnętrzem mają robić tak duże wow, aby przyciągać kolejnych klientów do tych lokali. Niezależnie od tego, czy to jest lokal gastronomiczny, czy beauty, te przestrzenie po prostu... Ja mam tam totalnie wolną rękę. Klientki zgłaszając się do mnie, one po prostu... Wiedzą, że oczywiście absolutnie zachowujemy przy tym skalę odczuwania przestrzeni, w której mają się czuć też dobrze pracownicy i moja inwestorka, bo to też jest bardzo ważny aspekt, o którym nie można absolutnie zapomnieć, projektując przestrzenie beauty. Tam ma być bardzo dobra atmosfera w pracy, tam ma być ten aspekt ergonomii, który jest bardzo istotny, który no, wręcz waży o tym, aby w poprawny sposób móc się przemieszczać po tych przestrzeniach. Tam muszą być też odpowiednio dobrane materiały, które zachowują swoją odporność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kwestia wizualna, no to jest totalne szaleństwo. Kasia, tam jest po prostu, ja mogę się tam tak wykazać, wiesz, swoją kreatywnością, swoją wyobraźnią, takim podejściem niesztampowym do tego, jak ja widzę daną przestrzeń. Ja czasami naprawdę mam tak, że wchodzę i ja wiem, co ja tam zrobię. I ja po prostu, jeżeli tylko klient mi zaufa w takim stopniu, jak ja bym chciała, a przeważnie naprawdę tak mam, ponieważ te salony beauty, które projektuję i nawet nie mają nadzorów z racji na przykład odległości, bo są usytuowane w innym miejscu, w innym mieście, one wyglądają jeden do jeden. Kasia, naprawdę, ja chyba przyciągam energetycznie osoby, które po prostu wiedzą, że jak przyjdą do mnie z tym tematem, no to będą mieć naprawdę najlepszy salon beauty w okolicy i pilnują tego. Nawet jak mają jakąś wątpliwość, to ja też im zawsze tłumaczę, że pomimo tego, że nasza współpraca jest zakończona i projekt jest oddany, ja jestem do ich dyspozycji, ja im pomogę, jakby mieli jakąś wątpliwość. Ja tak jakby nie znikam z tego świata, chcę utrzymywać te relacje, bo ci klienci też są dla mnie po prostu przyszłościowi. Ja wiem, że jak oni będą zadowoleni z aktualnej współpracy ze mną, oni zawsze do mnie wrócą. No i tak się dzieje. Także tutaj pod względem estetyki naprawdę mam przeważnie wolną rękę. Ja oczywiście robię wywiad wewnętrzny. Pierwsze nasze spotkania z inwestorami są takie, że ja po prostu muszę wyczuć oczekiwania. Ja muszę poznać przyzwyczajenia, muszę poznać podziały formalne względem pracowników, tak jakby ich
system działania, ich funkcje przede wszystkim. No każdy salon też ma inne przeznaczenie, tak? Są salony fryzjerskie, są salony masażu, więc tutaj ta funkcja musi być niezwykle przemyślana, ale naprawdę takimi chwytliwymi przestrzeniami one są zdecydowanie, plus też tutaj z chęcią wspomnę o tych strefach instagramowych, które wiodą prym, wręcz to jest tak, że klientki, które się do mnie zgłaszają, one bardzo dobrze wiedzą, że musi powstać przestrzeń, która jest na przykład częścią poczekalni, gdzie przychodzą klienci i czekając na dany zamek, mogą sobie zrobić zdjęcia, oznaczyć dany lokal, no a umówmy się, dobrze wiemy, jaką moc ma aktualnie Instagram i social media, więc to jest taka po prostu cała droga do tego, żeby te wnętrze, oprócz usługi, było przede wszystkim spójne, charakterne, wyjątkowe, bo to się totalnie przekłada na działanie tego salonu, naprawdę. Mm-hmm. Jakby, no, rozmawiając nawet, wiesz, z klientkami później, to jest tak, że ten zamysł konceptu wnętrzarskiego przenosi się na pozyskiwanie kolejnych klientów i to jest absolutnie potwierdzone. Mm-hmm. Ale wspomniałaś tutaj, że w tych salonach piękności, które projektujesz na co dzień, szalejesz totalnie, nie? Że te projekty są odważne, tak, że one są inne i tak dalej. A jak to było z twoim kamienicznym mieszkaniem? Czy tam też trochę poszalałaś, czy jednak byłaś zachowawcza? Myślę, że poszalałam, to na pewno. Myślę, że wiele elementów mojego mieszkania powstawało intuicyjnie na tle czasu, bo to nie jest tak, że ja, wiesz, weszłam i w miesiąc zrobiłam wykończenie mojego mieszkania, absolutnie. Nawet to się śmieję, że czasami po prostu w którymś momencie dalej, wiesz, wisiał kabel z żarówką, bo ja na przykład czekałam na lampę, która sprosta moim wymaganiom przede wszystkim, także to zaznaczam, był proces. To mieszkanie też żyło razem ze mną, wiesz, ja musiałam zadbać o te wszystkie elementy podstawowe, które pozwoliły mi zamieszkać tutaj. Natomiast pamiętam, że miałam duży problem z łazienką. To był jeszcze etap wtedy tych przestrzeni, gdzie ja wiedziałam, że na przykład ta łazienka ma być prosta w kwestii i delikatna w kwestii płytek. Uparłam się na szarość płytek. No i tak z takich ciekawostek, Kasia, umówmy się, szarych płytek na rynku jest milion. Mm-hmm. Monika szukała ich chyba przez miesiąc, tych płytek. Mm-hmm. Czy masz poczucie, że są jakieś takie ogólnie powszechne przekonania na temat urządzania mieszkań w kamienicach, które chciałabyś podważyć, bo miałaś takie, a nie inne doświadczenia i okazało się, że te przekonania nie są prawdziwe, a przynajmniej nie były prawdziwe w twoim przypadku? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że faktycznie ludzie boją się tych przestrzeni z racji utartych informacji o trudnościach, które mogą być po prostu zakopane w ścianach, podłodze, dosłownie. Mhm. No i z jednej strony nie dziwię się tym osobom, natomiast jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby zainwestować w przestrzeń, która jest kamieniczna, a wiemy, jakie to ma odzwierciedlenie później, a więc jeżeli włożona praca w przestrzeń kamienicy daje totalnie inny efekt odczuwania przestrzeni. Mieszkania kamieniczne są wysokie, nie uzyskamy u klasycznego dewelopera takich wysokości, no umówmy się. Jakby tu są plusy, które się pojawiają po czasie, ale one są nie do podważenia. Więc wydaje mi się, że to się wyrównuje, że ten strach, który pojawia się zarówno u inwestorów, jak i u architektów wnętrz, którzy mają zająć się tym tematem, później przeradza się w duży sukces. Tak przynajmniej było w moim wypadku. Ja, jak sobie przypomnę, to oczywiście bałam się tych przestrzeni, ale wiedziałam, że mam na tyle sprawną ekipę wykonawców oraz całą branżę, która pomaga mi zrealizować te projekty, że podchodziłam do tego wszystkiego z należytym spokojem. Jak coś się pojawiało w trakcie, to absolutnie próbowałam sobie z tym radzić. Ale ja też mam, Kasia, takie podejście, że ja też słucham się moich wykonawców. Jeżeli ktoś mi mówi i przedstawia argumenty, które świadczą o czymś, że dana czynność nie może być wykonana, to ja oczywiście to weryfikuję, ale szanuję to zdanie moich współpracowników. Więc jeżeli naprawdę są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, to ja jako architekt wnętrz staram się znaleźć takie rozwiązanie, które absolutnie obejdzie ten problem. Satysfakcjonowało tak, klienta, jak i mnie. Bo mi też zależy na tym, żeby te przestrzenie były wyjątkowe i takie
jak my je zamierzymy. Wiesz, nie po to klient też się zgłasza do mnie po projekt, żeby później on był odwrócony do góry nogami. Nie po to my spędzamy czas na korektach, spotkaniach, żeby to wszystko wyglądało inaczej, bo coś się wydarzy. Ja rozumiem absolutnie uwarunkowania techniczne i tak jak mówię, uwielbiam się zawsze otaczać osobami mądrzejszymi ode mnie, więc szanuję te zdanie, ale wiem, że to może budzić absolutny strach zarówno w kupującym, jak i u osób, które pierwszy raz spotykają się z tematem projektowania przestrzeni w kamienicach. No umówmy się, tutaj jest mnóstwo nierówności. Tutaj zrobienie zabudowy pod wymiary to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Tak? Tutaj no, trzeba w miarę tak znaleźć takie środki, które pozwolą ci na to, żeby jednak zakomponowana przez ciebie przestrzeń zaczęła żyć. No a do tego trzeba mieć odpowiedni zasób wiedzy i praktyki i otaczać się również osobami, które ci w tym pomogą. Mhm. Wspomniałaś o tym strachu. Ja myślę, że ten strach jest związany no, w dużej mierze z kosztami, nie? Bo wiadomo, że im więcej problemów, tak, im więcej wyzwań, tym dłuższy proces i tym bardziej kosztowny. I czy ty masz takie odczucia, że faktycznie remont w kamienicy jest droższy? Wiesz co, Kasia, ja chyba bardziej podchodzę do tego tematu pod względem wizualnym, no bo umówmy się, jeżeli klient, który zgłasza się do mnie, ma oczekiwania, które wiążą się z znacznie większym budżetem i to niezależnie, czy to jest kamienica, bo równie dobrze to może być 40-metrowe mieszkanie, wiesz, w najdroższym budynku danego miasta, które jest top pod względem deweloperskim, no to ja bym chyba tak nie podchodziła do tego tematu. Trzeba mieć świadomość i to jest niezwykle ważne i to też jest w jakimś stopniu rola architekta wnętrz, żeby na tych początkowych spotkaniach uświadamiać, żeby powiedzieć klientowi, że te niespodzianki się mogą pojawić, bo ja uważam, że to jest taka strefa bezpieczeństwa wtedy. Bardzo też jest ważna wówczas świadomość samego klienta, no ale zakładam, że decydując się na taką inwestycję, no w miarę jest zorientowany, co może się wydarzyć, po prostu. No, to są tak stare mury, to są stare ściany, chciałabym, żeby tak było zawsze, a jak nie, to ja naprawdę na pierwszym spotkaniu uświadamiam. Naprawdę. Rozmawiam, moja pierwsza rozmowa z klientami jest naprawdę bardzo długa zawsze i ja też podparta własnym doświadczeniem też im mówię, że niektóre rzeczy mogą się pojawiać w trakcie. Oczywiście, jeżeli klient też, wiesz, ma takie nastawienie, że faktycznie chce oryginalną drewnianą jakąś stolarkę albo odrestaurować tę, która jest, to są znacznie większe koszty. To absolutnie. Tutaj bez dwóch zdań. Ale podejrzewam, że ustalacie wtedy budżety na dany projekt. Klient ci po prostu informuje, jakim budżetem dysponuje i rozumiem, że uwzględniasz te ewentualne możliwe trudności w tym budżecie. Tak. U mnie pierwsza rozmowa z klientem polega też między innymi na tym, że ustalamy budżet całej inwestycji. Ja muszę wiedzieć, w jakich ramach cenowych mam się poruszać jako architekt wnętrz. Okej, no to jakich porad udzieliłabyś innym projektantom wnętrz, ale również osobom, które planują się zdecydować na kamieniczne mieszkanie? Co ty byś im powiedziała? Na co uważać? Albo co wziąć właśnie pod uwagę? Bo wspominałaś już o tym, że tak, trzeba się liczyć z możliwymi trudnościami, z większymi kosztami, ale czy coś jeszcze byś tutaj dodała? Jeżeli chodzi o architektów wnętrz, to dobrze by było, żeby... Ja wiem, że to nie jest od razu, no bo każdy od czegoś zaczyna i ja też mam świadomość tego, że praktyka to jest coś, co nam pozwala myśleć bardziej odważnie, działać bardziej odważnie i kierując się może do takich osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem i na przykład trafią na wnętrze, które jest kamieniczne, to uważam, że naprawdę to, co już może w jakimś stopniu wcześniej powiedziałam, to żeby próbować czerpać wiedzę z każdych dostępnych środków, w sensie takim, żeby iść odważnie i pytać. I to jest, Kasia, coś, co mogę też absolutnie chyba przełożyć w ogóle na takie działania projektowe, bo ja uważam, że kto pyta, to nie błądzi, to po pierwsze. Po drugie, to nie jest żadna ujma pytać. To nie jest tak, że my podważamy wówczas własną siebie jako autorytet i kogoś, kto prowadzi pracownię wnętrzarską. Umówmy się, my mamy taki zawód, który łączy w sobie
nie tylko rolę architekta wnętrz, ale też musimy być trochę psychologiem, też musimy być trochę elektrykiem, trochę hydraulikiem, trochę tragarzem. Ja się śmieję, że noszenie samych płytek, no to już jest funkcja tragarza. Więc wiesz, my musimy być trochę taką osobą z każdej strony mającą coś do powiedzenia, co nie znaczy, że musimy się znać na każdym aspekcie, no dosłownie, wiesz, takim instalatorskim. I ja otwarcie to mówię, że jeżeli czegoś nie wiem, to ja naprawdę próbuję zaczerpnąć wiedzy u każdego instalatora, który mi w jakiś sposób wytłumaczy aspekt, którego ja totalnie nie rozumiem. Więc jeżeli miałabym tutaj powiedzieć od takiej strony technicznej, to na pewno bardzo dobry też rekonesans i zapoznanie się z daną przestrzenią. Tak jakby podpieranie się zawsze osobami, które w branży mogą ci w jakiś sposób pomóc, albo podwykonawcami, z którymi na stałe współpracujesz. No i taka, ja bym jakby mogła jeszcze tak powiedzieć, to chyba taka rada na zasadzie, jeśli możesz, to szalej, bo mi tego nikt nigdy nie powiedział i ja byłam taka dość ostrożna w swoich działaniach w ogóle w kwestii prowadzenia pracowni. No a tutaj jakbym mogła to przyspieszyć, to tak radzę, że jeżeli ktoś tak jakby naprawdę niech po prostu idzie po swoje i dąży po swoje i niech twardo też trzyma się swoich założeń takich, jeżeli architekt wnętrz ma swoją wizję na tą przestrzeń, a klient jest na tyle otwarty, że zaufa, to po prostu niech dąży do tego, żeby ten koncept miał przełożenie na życie. Myślę, że to też jest bardzo takie budujące dla samych architektów wnętrz i można być wówczas z siebie totalnie dumnym. To przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o stronę inwestorską, to zabezpieczenie się z każdej strony osobami po prostu, które się na tym znają, a więc wstępny research po prostu i dokładna analiza przestrzeni z osobami, które na przykład się w tym specjalizują, tak? Więc tak jakby ja też mam takie osoby, które zanim wyjdziemy, musimy po prostu tę przestrzeń zobaczyć, wiesz, odkuć gdzieś kawałek, jeśli jest taka możliwość, puknąć daną ścianę, zobaczyć jakie są krzywizny tynku, bo zawsze jest krzywo w kamienicach, więc tutaj jeżeli te aspekty gdzieś zostaną potwierdzone też przez osoby znające się na tym, no to po prostu otaczać się takimi ludźmi, którzy nam w tym pomogą. Mhm. Okej, okay, czy nie porywać się samodzielnie z motyką na słońce na zasadzie poradzę sobie, jakoś to będzie, tylko po prostu faktycznie nie. pytać, konsultować się z osobami, które specjalizują się w kamienicach, bo to jest nieco inna materia, tak jak wspominałaś na samym początku, niż mieszkania deweloperskie. Zdecydowanie. Okej, okay, jedna największa lekcja, jaką wyciągnęłaś z tego doświadczenia związanego z urządzaniem swojego kamienicznego mieszkania. Była taka? Tak myślę sobie, Kasiu, czy mogę to ująć w jedną lekcję, bo tak jak mówię, moje mieszkanie, w którym właśnie aktualnie przybywam, w którym rozmawiamy, jest to absolutnie przestrzeń, która ze mną, tak jak mówię, pracowała, więc jakbym miała to uszczuplić, to chyba bym chciała być w tamtym momencie bardziej odważna i konkretna. Bo wiem, że miałam różne wahania na etapie powstawania tej przestrzeni, że sama to ja byłam decydująca, to ja byłam tym projektantem, a gdzieś ta głowa w taki sposób pracowała i narzuciła sobie taką poprzeczkę wysoką, mówiąc o tym wcześniej, że wiesz, że chce się jak najlepiej, bo to dla siebie i jest to jakaś wizytówka nas samych. Może też mniej takiego właśnie narzucania sobie tej wysokiej poprzeczki, a więcej luzu w tym. Skupienia się na swoich potrzebach, nie? A nie na tym, co ktoś tak, powie. Tak, i myślenia o sobie? O sobie, o, dokładnie, tak. To już tak trochę wjeżdżamy na taką tematykę stricte personalną i taką, wiesz, odczuwania siebie, ale to też ma absolutnie przełożenie na to, jakimi ludźmi jesteśmy w pracy. Więc tutaj tak, zdecydowanie. Bardziej takie decydowanie i odwaga w tym, żeby pokazać w odczuciu o własne ja i własne odczuwanie tak jakby samego siebie w taki sposób. A nie wizerunkowe. Już na sam koniec powiedz proszę, gdzie to twoje mieszkanie kamieniczne można obejrzeć? Kasiu, no to tak. Ja miałam przepiękną publikację w White Medzie mojego mieszkania, więc to na pewno na mojej stronie. I wyobraź sobie, że kolejny raz mobilizuję się do tego, żeby w końcu pokazać je w całej okazałości na Instagramie,
więc przyczyniłaś się do tego. Mhm. Na pewno zrobię posty, które opowiedzą też dokładnie historię każdego z pomieszczeń. Także chyba najszybciej to na Instagramie będzie to wszystko dostępne, ale też jest na stronie mojej internetowej. Okej, okay, czyli odsyłamy do Moniki Sałaty. Tak, zapraszam. Niech ta piękna kamieniczna przestrzeń idzie w świat. Dziękuję Ci, Moniko, ogromnie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że popchnęłyśmy kogoś do tej trudnej decyzji właśnie kupienia mieszkania kamienicznego i wyremontowania od zera. Super, ja też Ci bardzo dziękuję i absolutnie zapraszam. Jeżeli będziesz gdzieś tutaj przelotem jechała nad morze, to zapraszam. Dziękuję Ci bardzo, z chęcią. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze zaprojektowane wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.